Cześć, witajcie. Tak trochę na koniec dzisiaj. Włączam kamerę, ale chciałem się wam pochwalić. Membrana położona w całości. Nie jest to oczywiście jeszcze tak na gotowo całkiem wszystko zrobione, bo jeszcze trzeba kosze obrobić, kalenice powbijać, te uchwyty, te gwoździe na łatę kalenicową. Tutaj jeszcze na te płacie została rynna na dole, ale tak jakby nie było, patrząc to płacie wszystkie są załatowane. No i został mi jeszcze jeden komin do wymurowania, ale teraz tak troszeczkę będę przeskakiwał z pracami, bo zajęło mi to wszystko około 2 miesięcy prawie. Wiem, powiecie, że folia już tam dostała trochę w kość, tak, że nie będzie trzymała parę metrów. No boję się tego trochę, ale liczę też z drugiej strony trochę na to, że folia za ponad tysiaka za rolkę, no jednak tak szybko tej degradacji ulegać nie będzie. Nie te 2 miesiące na słońcu czy tam deszczu no nie zrobi na niej jakiegoś tam większego wrażenia, aż tak, żeby miała ulec tej degradacji w jakimś szybkim czasie. No dlatego będę chciał to, co się da, już te pierwsze płacie, które robiłem, zacząć przykrywać dachówką i potem na bieżąco jakieś te doróbki jeszcze robić, gdzie mi tam coś jeszcze właśnie brakuje takiego, te rynny, te tutaj narożniki i tak dalej. To, co się będzie dało, będę sobie tam wyjeżdżać. Na razie tak się to prezentuje z góry. Całkiem wejdę na szczyt. Okrakiem to wezmę. Dobra, tak to tu wygląda. Powiem wam, że tak sobie teraz myślę, że jakby to był dwuspadowy, no to w miesiąc na pewno bym się z tym uporał. Tu dużo robi to, że te połacie tutaj trzeba jechać każdą po kolei, tą najdłuższą o powierzchni, powiedzmy, dwóch tych garażowych zrobiłem z 2-3 dni. No, więc dałoby się to na pewno dużo, dużo szybciej i sprawniej zrobić, gdyby po prostu tych płaci było mniej poszczególnych, nie? Dobra. A teraz jeszcze coś wam powiem, co jeszcze dzisiaj zaczęliśmy przy okazji tego, że tu zostało skończone. Coś tam jeszcze innego, w innym temacie podziałałem. No i druga rzecz, którą robiliśmy, to tutaj to wejście do piwnicy. Będę tutaj wylewać wylewkę. No bo dach już jest gotowy. Schodami woda już nam nie leci do piwnicy. No tylko teraz tutaj jeszcze spływa pod rynną. No i żeby ograniczyć tutaj napływ tej wody, to robię tutaj wylewkę z kratką tam, żeby sobie to już odpływało wszystko. Tak to tutaj. Taki próg z papy. Tu w ogóle jest też wszędzie. Wszędzie pod tym jest papa. Tam w progu jest połączony, zrobiony próg. No i styropian na wysokość na taką wysokość tutaj niższą niż będzie w piwnicy. W piwnicy będzie 15, tu jest jakieś 13-12. No 5 cm wylewki. Folia na to, kratka tam jest w rogu, muszę tylko jeszcze wyciąć folię. No i mieszam zaprawę i wykładamy.
folia wygląda. Dobra, to się tutaj dostosuje, wszystko dopasuje. Folię wiadomo po co, żeby się nie dostawałby ten pomiędzy płyty styropianu. To i tak wiadomo, będzie taki półsuchy dawany. Ale no ale tak, mimo wszystko i tak. Mam zaznaczony górny poziom. No jakoś to tutaj sobie przez tą folię też to zobaczę, do jakiego poziomu. Tu jest gdzieś 1,5 cm niżej. I w tym kierunku będzie robiony spadek z każdej strony. Tu tylko sobie jeszcze troszkę dociążę, żeby to mi to ładnie tutaj równo się działo. No i tak, plan mam taki, aby może jakoś spróbuję, bo nie wiem, nie mam za bardzo w tym doświadczenia, ale przy obrzeżach sobie zrobię ten poziom, a później będę uzupełniał środek i jakoś to ściągał tam, próbował to wyrównać. Zobaczymy, jakoś to tutaj się ukształtuje, mam nadzieję. Dobra. Biorę się za mieszanie tej zaprawy, tego betonu właściwie. No i jak będę tutaj rozkładał, to coś wam znowu więcej pokażę. Dobra. No to dobra. Konsystencja taka półsucha, żeby się to w miarę trzymało. Najbardziej newralgiczne miejsce. Taki obciążnik. Pomalutku. Poziomie łapie. Tu jest w poziomie wszystko. Tu po krawędzi też. Tu muszę troszeczkę jeszcze tego zrobić grubiej. I tu już jest delikatny spadek do kratki. Dobra. Dobra, nie wiem na ile będzie widać. Ale sytuacja jest taka, że dookoła praktycznie jest poziom. Tu przy drzwiach oczywiście jest troszeczkę wyżej. I tutaj to co widzicie jest ze spadkiem poprowadzone. Wszystko tutaj w kierunku tej kratki jest spadek. Dopiero teraz jest poziom. Tam widać jakieś 1,5, no to nawet do 2 cm. Tu tak samo spadek. I teraz to zostanie wypełnione tutaj też do poziomu. Tu będą te spadki wszystkie w tą stronę, a tutaj ten poziom będzie troszeczkę wyżej tutaj w tym miejscu i ze spadkiem całość już równolegle będzie do tutaj, do tej strony.
No, już jest dość późno, więc dzisiaj zdążę tylko zrobić to jeszcze na gotowo, żeby sobie to już fajnie tutaj twardło, a jutro zrobię drugą część z rana, bo wolę, żeby mi załóżmy pękło tutaj na łączeniu tych dwóch części, niż na przykład jakbym zrobił prowadniki, powiedzmy, tak? Poziomy po obrzeżu, a pękałoby mi gdzieś tutaj to pośrodku, z racji tego, że byłaby różnica, tak, w wiązaniu. Więc lepiej zrobić sobie, myślę, w połowie tutaj łączenie, a tu myślę to wszystko na gotowo. No, dobra, więc sobie jeszcze teraz to tutaj pouzupełniam, wygładzę, zatrę i to będzie jedna część. Liczę na to, że w miarę te spadki mi tutaj wyjdą, no ale sprawdzi się to ok. Czy jest ok, dopiero jak będzie no, już twardy i zrobi się próbę wody. Dobra. Nie wiem na ile tu widać, bo tu już trochę cień. Słońce też tam zaszło już za drzewa. No ale mam nadzieję, że coś widać. Dobra, to ja sobie to tu uzupełniam, a wy zobaczycie, jak to wyszło jutro rano, czyli za chwilę. Dobra, jest rano. Następnego dnia tak to zabezpieczyłem na noc. Zobaczymy, co z tego wyszło. Chyba nie padało, chociaż gdzieś tam nad horyzontem się błyskało. W nocy burza tutaj nie doszła do nas, także. Coś tu się uderzyło. Dobra, stwardnięte jest, no. Nie jest to jakieś chyba tragiczne. No i tutaj będę jechać dzisiaj. Następny, tu mam spadki porobione już. Zostało mi jeszcze tej no tego betonu. Jest spadek w kierunku tutaj, jak najbardziej w tą stronę. Tu jest ta strona, jest ogólnie troszeczkę wyżej z wiadomych powodów, bo są drzwi. Mimo że i tak tam będzie próg, będzie wyżej, ale niech to wszystko odchodzi od domu i tu jest spadek potem w tamtą stronę. No zobaczymy, jak się to będzie sprawować już tak realnie, tak? No, na razie to wygląda tak. No, chyba te spadki są w miarę wyszły. Zobaczymy. Dobra, zabieram te kamienie stąd. Kolejna porcja betonu się miesza. Na razie sobie rzucę tu. No i heja, działamy. Prowadzenie z drugiej strony tu sobie zrobię i tu połączę tak samo i potem mogę sobie według tego już ściągać, mimo że jakiś ten punkt odniesienia. Tak, widzieliście, jest spadek, wiadomo, że nie jakiś ogromny. Ale jest nawet tutaj całkiem spory, że tak powiem. O centymetr mniej więcej wychodzi tutaj na długości poziomicy. Dobra. Tu jeszcze wam pokażę.
pokażę też, jak to wygląda. Tu jest też spadek w tą stronę, też około centymetra. Czyli to będzie wszystko wchodziło, odchodziło tutaj od ściany budynku. I tu przyłożony też spadek około centymetra w tą stronę. I będzie wszystko płynęło tu i odpływało sobie w tą stronę. Dobra. No, tak się prezentuje efekt końcowy. Na razie tam nie wchodzę, bo świeże. Chyba nie jest najgorzej. Myślę, że fajnie, spoko to wyszło. No i dobra. Tyle w tym temacie. Temat zamknięty, mam nadzieję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.